Voicel Communications zajmuje się automatyzacją głosowej komunikacji pomiędzy firmą a jej klientami. Mówiąc wprost, możemy rozmawiać z robotem o tym, o czym do niedawna rozmawialiśmy z konsultantem. Na przykład zajmujemy się procesami miękkiej windykacji, czyli nasze roboty uzyskują od klientów deklaracje spłat zadłużenia w określonym terminie, lub też przypominamy też o wizytach, o udziale w konferencjach, o terminach badań lekarskich. Robiliśmy wszystko, co możemy po to, żeby ta rozmowa mogła mimo wszystko być jak najbardziej naturalna. I w tym podejściu jesteśmy faktycznie unikalni. Bycie absolutnym pionierem w realizacji jakiegoś pomysłu pociąga za sobą niestety tą przykrą konsekwencję, że ci, którzy tymi pionierami nie są, gdzieś tam nie wyciągają do nas ręki. Więc ryzyka były takie, że tworzyliśmy rynek, do dzisiaj go tworzymy, musimy go edukować, musimy pokazywać te potrzeby, musimy pomagać przedsiębiorcom wyciągać wnioski. My wychodzimy z założenia, że klienci nie lubią self-serwisu i troszeczkę powtarzając Billa Gatesa, żyjemy w czasach, w których to maszyny mają się uczyć, jak obsługiwać ludzi, a nie w których nadal to ludzie mają się uczyć obsługi maszyn. My już na to nie mamy czasu. Nazywam się Dawid Wójcicki, jestem prezesem i współzałożycielem Voicel Communications. Jestem przedsiębiorcą.